Jesteśmy, proszę Państwa, zdziwieni, a nawet więcej, rozczarowani tym, że władze miasta Poznania nie złożyły w Polskim Ładzie wniosku o budowę stadionu Warty. Mimo że tego rodzaju deklaracje były składane kilka miesięcy temu przez wiceprezydenta miasta, przez radnych, polityków Platformy Obywatelskiej. To jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania, że Warta Poznań, legendarny poznański klub piłkarski z olbrzymimi sukcesami i tradycją ponad stuletnią, gra od kilku lat w Grodzisku Wielkopolskim. To na pewno przynosi ujmę Poznaniowi, że od tylu lat sprawa stadionu Warty nie została rozwiązana. Ta edycja Polskiego Ładu była szansą na pozyskanie części środków, na rozpoczęcie tej inwestycji. Była nasza deklaracja dotycząca dalszego wsparcia, ale tą inwestycję musi rozpocząć miasto. Miasto Poznanie chce wybudować stadion Warty. Jest zaangażowane w rozwój infrastruktury przy ulicy Droga Dębińska. Kończy się proces projektowania stadionu, tego głównego stadionu, na którym Warta Poznań będzie rozgrywać mecze. I przypominam, że finansowanie tego projektu jest całkowicie po stronie miasta Poznania. O środki rządowe ewentualne na realizację tego projektu będzie można się ubiegać po tym, jak projektowanie zostanie zakończone i jak będziemy znali ostateczny kosztorys. Obecna edycja Polskiego Ładu, w którym można się ubiegać o dofinansowanie, ogranicza wysokość wnioskowanych środków do 30 milionów, a wiemy już ze wstępnych szacunków wynikających z projektu, który przygotowujemy, że stadion będzie kosztował zdecydowanie powyżej 100 milionów złotych, więc jak wiadomo, takich pieniędzy w kasie miasta na chwilę obecną nie ma.